Cześć, drodzy entuzjaści astronomii z całego globu! Z ogromnym entuzjazmem spotykamy się ponownie, by wziąć udział w kolejnej ekscytującej edycji zagłębiając się głęboko w fascynującą tajemnicę dotyczącą pochodzenia życia. Dziś będziemy badać naprawdę intrygującą teorię możliwość że błyskawice wulkaniczne mogły odegrać fundamentalną rolę we wczesnych dniach życia na naszej planecie. Niedawno społeczność naukowa została wstrząśnięta publikacją przekonującego artykułu sugerującego, że błyskawice występujące podczas erupcji wulkanicznych mogły mieć kluczowy wpływ na tworzenie elementów niezbędnych do życia, ze szczególnym uwzględnieniem azotu. Ta idea kwestionuje nasze konwencjonalne zrozumienie pochodzenia życia i otwiera nowe drzwi do badania roli wulkanów na naszej planecie. Naukowcy poświęcili lata drobiazgowej pracy badawczej nad tym zagadnieniem, przeprowadzając szczegółowe dochodzenia i zbierając próbki skał wulkanicznych z różnych regionów świata. Od wysokich terenów w Peru po wulkaniczne stoki w Turcji i we Włoszech badacze odkryli coś naprawdę godnego uwagi. Duże stężenia azotanów występowały w tych skałach. Najbardziej zaskakujące było to, że te azotany nie zostały wygenerowane przez same wulkany, ale raczej przez działanie błyskawic podczas burz towarzyszących erupcjom. To odkrycie skłania nas do rozważenia możliwości, że znaczna część azotu niezbędnego do życia na Ziemi mogła być generowana podczas erupcji wulkanicznych dzięki wpływowi błyskawic. Ta koncepcja kwestionuje nasze tradycyjne zrozumienie źródeł istotnych elementów dla życia i wzmacnia hipotezę, że wulkany odegrały kluczową rolę w powstaniu życia na naszej planecie. Oprócz dostarczania niezbędnych elementów do życia, wulkany stworzyły również sprzyjające środowiska do jego wczesnego rozwoju. Ekstremalne warunki w pobliżu erupcji wulkanicznych, z ich unikalną mieszanką ciepła, gazów i substancji chemicznych, mogły stworzyć idealne warunki do pojawienia się prymitywnego życia. Chociaż ta teoria nie jest nowa, Najnowsze badania dostarczają nowej warstwy dowodów, które ją popierają, oferując dodatkowe wsparcie dla pomysłu, że wulkany były kolebkami życia na naszej planecie. Jest to kolejny przykład na to, jak fascynująca i złożona jest historia życia na Ziemi, oraz na to, jak nauka nadal nas zaskakuje nowymi odkryciami i perspektywami. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadł Wam do gustu tak samo jak mnie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować kanał i udostępnić ten materiał wszystkim Waszym przyjaciołom, miłośnikom astronomii. Razem możemy poszerzyć zasięg naukowej działalności popularyzacyjnej i wzbudzić jeszcze większe zainteresowanie fascynującym wszechświatem, który nas otacza. Czekam z niecierpliwością na kolejny odcinek, w którym będziemy kontynuować eksplorację tajemnic kosmosu. Do zobaczenia!